Cieszę się, że możemy się spotkać przy tak ciekawej książce w gronie, jak rozumiem, ludzi, którzy Feliksa Konecznego znają, rozumieją i doceniają, prawda? Bo ja muszę Państwu powiedzieć, że jak czytałem tę książkę, to po prostu się cieszyłem, że Wojtek przypomina tą postać, przypomina te myśli, bo Feliks Koneczny moim zdaniem należy do największych myślicieli XX wieku i to myślicieli kompletnie niedocenionych, zapomnianych, nawet teraz. Ja nie wiem na przykład, czy ktoś z Państwa jest w stanie powiedzieć, czy jego dzieła, czy jego postać w ogóle znajduje się w jakichś podręcznikach historii, literatury w szkołach podstawowych, średnich i licealnych. Tak? Znajduje się? No, no może gdzieś, ale to pewnie też niezbyt, że tak powiem, wyeksponowana, prawda? W jednym tylko podręczniku. Nie, ja myślę o programie, nauczania powszechnym, bo moim zdaniem to jest myśliciel, który no, był myślicielem na skalę światową po prostu, globalną. Porównuje się go z Huntingtonem, prawda? No Huntington napisał tą książkę, nie najgorszą oczywiście i ważną, o walce cywilizacji, ale ja powiedziałbym, że to, co pisał Huntington jest zdecydowanie wtórne. Tam, jak się przeczyta Konecznego, to Huntington nie jest odkrywczy, prawda? Koneczny napisał to wszystko i to moim zdaniem bardziej precyzyjnie, bardziej przewidująco 50 lat wcześniej, prawda? Więc mamy takiego myśliciela, który przewidział największe konflikty dzielące świat teraz na początku XXI wieku i ten myśliciel jest gdzieś no, zapomniany de facto. Także świetnie, że Wojtku, że tą książkę przygotowałeś. Myślę, że ona będzie na pewno takim no, ważnym krokiem naprzód. To znaczy czymś, co mam nadzieję, że dotrze do młodych również, bo jest napisana w takiej felietonowej formie. Myślę, że dotrze, oby się sprzedała oczywiście w jak największym nakładzie. Powiem jeszcze tylko jedno, jeśli chodzi o moje osobiste jak gdyby zauroczenie myślą Konecznego, to jest jego zrozumienie, dla mnie najcenniejsze w jego myśli jest jego zrozumienie Rosji Wschodu, czyli tego, co on nazywa cywilizacją turańską, szerzej, prawda, nawet niż Rosję. No, jak patrzymy teraz na to, co się dzieje na Ukrainie, proszę Państwa, no jak ta cywilizacja, która oprócz z jednej strony przez Konecznego została świetnie opisana w tej formule filozoficzno-socjologiczno-historycznej, a dla mnie w formule literackiej to jest po prostu Mordor Tolkiena. Byłem kilka dni temu w Kijowie i widziałem, że Państwa na centralnym placu tam nad Majdanem jest urządzona taka wystawa dokumentów zaangażowania rosyjskiego na Ukrainie. Są tam czołgi, są tam ich transportery opancerzone, są fragmenty dronów rosyjskich, rakiet i tak dalej. No, jak się oglądało Władcę Pierścieni, proszę Państwa, to dla mnie skojarzenia nawet plastyczne są oczywiste. To znaczy jest to wszystko takie toporne, takie brzydkie, takie ciężkie, a jednocześnie takie morderczo skuteczne, prawda? Ta cywilizacja jest po prostu taka, jak wiemy, no, Koneczny to doskonale opisuje, po prostu to było przejęcie przez to księstwo moskiewskie struktur, metod, sposobów myślenia, schematów zarządzania państwem ich okupantów. To znaczy oni zamienili władzę mongolską, tatarską, dokonali wymiany ludzi, prawda, na etnicznie tylko rosyjskich, natomiast przejęli kompletnie tą filozofię, przejęli kompletnie tą cywilizację. No i efekty widzimy do dzisiaj. To jest taki chory twór, jak gdyby ta cywilizacja turańska, z którym niestety mamy nieszczęście graniczyć od kilkuset lat i ciągle walczyć, który rozwija się jak taka rakowata narość, prawda, który ciągle tylko chce podbijać, chce... Największy kraj na świecie, proszę Państwa, który teraz od roku walczy o te skrawki Ukrainy, prawda? No mają przecież tak potężne przestrzenie jak żaden inny kraj, które mogliby, prawda, gdyby byli
gdyby znajdowali się w naszej cywilizacji, to o czym by myśleli, prawda? O tym, o czym na przykład myśleli pionierzy amerykańscy. O zagospodarowaniu tego, co mają, prawda? O rozwijaniu tych bogactw, o wykorzystaniu. Tymczasem nie. Oni cały czas myślą o podboju, ta zachłanność turańska i tak dalej. Tak, więc no, jest to przez Konecznego doskonale opisane, ta różnica cywilizacji. Szkoda tylko, być może też jego niezrozumienie czy brak popularności teraz może wynikać z tego, że niestety obowiązuje również u nas w Polsce i szerzej w Europie Zachodniej, czy w naszej cywilizacji, ten model multikulti, prawda? Czyli poprawność polegająca na tym, że uznaje się, że teoretycznie wszystkie kultury są równe, wszystkie cywilizacje są równe, prawda? Wszystkie mają, ale tak naprawdę to jest podszyte jeszcze innym myśleniem, że nasza jest gorsza, bo my nie mamy prawa innych wartościować, prawda? Uznawać, że ta cywilizacja czy ta kultura różni się w sensie negatywnym od naszej, bo my mamy ciągle mieć jako Zachód, tutaj myślę nawet szerzej, nie tylko Polska, te wyrzuty sumienia za te wszystkie grzechy, za, no nie będę wymieniał, bo to nie ma sensu. Niemniej jednak, no jest to, co pisze Koneczny, jest tak ożywiające, bo on pisze wprost właśnie, bez tej poprawności politycznej, on wartościuje śmiało tę cywilizację, no bo jak można ustawiać na jednym poziomie cywilizację łacińską, która uznaje na przykład, że dobro i prawda są naczelnymi wartościami, prawda? Owszem, ta cywilizacja nie zawsze realizuje te ideały, to wiadomo, to jest jasne, żyjemy w świecie niedoskonałym. No niemniej jednak, jeżeli z drugiej strony mamy cywilizację turańską, która w ogóle tych ideałów tak naprawdę nie uznaje, tylko ma te właśnie agresywne i mordercze i zachłanne jak gdyby instynkty, no to dlaczego tego nie ocenić negatywnie, prawda? Tymczasem żyjemy w świecie tej fałszywej poprawności politycznej i niestety być może dlatego Koneczny ciągle nie doczekał się jeszcze takiego uznania, jakie mu się należy. Ale twoja książka na pewno będzie dużym krokiem naprzód. Powiedz teraz może właśnie Wojtku o tym. Tak, ja też witam serdecznie tych innych zainspirowanych Konecznym. Wiem, że są na sali. Ten rok to będzie cykl takich moich spotkań po Polsce i mam nadzieję, że pojawi się więcej ludzi, którzy dotarli do książki Konecznego, mają swoje przemyślenia, chcą się z nimi podzielić i chcą też rozwijać tę myśl naukową niezwykle oryginalną i polską, i krakowską, bo rozumiem, że Artur miał na myśli... Mieszkam wyjątku. Na Salwatorze, tam gdzie Koneczny. Tak jest. Zresztą są w książce dom, pokazany jest zdjęcia Stanisława Markowskiego, nie byle kogo. Kolorowe zdjęcia domu, w którym mieszkał przed wojną, z którego wyrzucili go potem Niemcy. A potem wyrzucili go komuniści, bo miał za duży ten dom. Pozbawiając pracy, no, niezwykle wyjątkowa, piękna, przepiękna postać i dlatego ta książka, ja na wstępie piszę, jest hołdem, jest podziękowaniem dla tego uczonego, który akurat no, mógł być moim dziadkiem, własnego nie znałem, nie mogłem z nim porozmawiać, bo zmarł. A z tym no, zostawił te książki, mogę porozmawiać po wielu latach. Taki nawiązać kontakt między potencjalnym wnukiem i potencjalnym dziadkiem. Udowadniam to tymi felietonami, 25 sztuk, w każdym pojawia się jakaś myśl Feliksa Konecznego, dzięki któremu ja pewne zjawiska tłumaczę. No bardzo wygodne dla autora, prawda? Ja nie muszę się silić na własne, oryginalne jakieś wnioski. No ale trzeba było najpierw przeczytać tych kilkadziesiąt przepastnych tomów Konecznego dotyczących różnych aspektów historycznych, żeby potem odszukać odpowiednie jedno bardzo mocne, celne zdanie i spuentować wydarzenia współczesne, aktualne. No. Tak tutaj to w tej książce wygląda, że znajduję te zdania, te myśli Konecznego. No jest referat, który zamieściłem parę lat temu w Łodzi. Napisałem taki właśnie oryginalny na temat jego teorii cywilizacji, tak zwanego Quincunxa.
A więc prawda, dobra, dobro, te duchowe wartości charakterystyczne dla człowieka, materialne, a więc dobrobyt i zdrowie i piąta kategoria tego kwinkusa, czyli piękno, coś, co łączy wartości duchowe i materialne. Koneczny to bardzo uzasadnił, rozwinął, powiedział, nie ma właściwie żadnego innego aspektu życiowego, którego nie moglibyśmy podciągnąć pod tych pięć kategorii. W tych pięciu kategoriach zawiera się całość przejawu egzystencji, bytu, życia człowieka. No i zamieściłem tutaj dwa opracowania. Pierwsze to jest Kościół jako polityczny wychowawca narodu. To jest właśnie tekst dla wszystkich przeciwników, wrogów Kościoła, żeby sobie przeczytali i zobaczyli, jak wielką sprawą był Kościół w tym swoim materialnym obliczu. Kościół jest oczywiście dziełem Chrystusa, ale w swoim materialnym obliczu Kościół wyciągnął z nas, podciągnął nas do góry w stronę Boga, tworząc instytucje, których by nie było, gdyby nie Kościół. Zlikwidowanie zemsty, tak zwanej msty. No prawie, że to się udało. Przecież sądy to jest zasługa Kościoła. Ludzie przestali wykonywać wyroki sami, we własnym imieniu. No, tych zasług jest wiele Kościoła, bo tam, gdzie Kościół się pojawiał i wprowadzał uniwersalną etykę katolicką, no to natychmiast musiało się pojawić małżeństwo jako związek jednego mężczyzny z jedną kobietą i dożywotni, a w związku z tym inaczej się zakształtowały struktury familijne, spadkowe, majątkowe, co teraz nam się chce rozwalić. Wiecie Państwo, o co chodzi, prawda? A więc Kościół wprowadzał pewien ład i Kościół kontynuował to, co przed wiekami rozwinęła Grecja. To są właśnie te trzy elementy naszej cywilizacji. Grecja, czyli podejście do nauki, do poezji, estetyki, architektury. Rzym ze swoim pojęciem prawa, wojskowości, państwowości, etosem republikańskim, zasadami sprawowania władzy przedstawicielskiej. No i Kościół z etyką katolicką. Te trzy elementy tworzą cywilizację łacińsko-chrześcijańską. Felix Koneczny zawsze podkreślał, że jest gorącym wielbicielem, zwolennikiem tej właśnie cywilizacji i przez to miał podgórkę przez całe życie, bo po zamachu majowym podziękowano mu za pracę profesora Uniwersytetu Wileńskiego, bo nie podobały mu się pewne rozwiązania, z czym się oczywiście też zgadzam, poza jednym. To, że Piłsudski zdyscyplinował trochę ten rozbuchany parlamentaryzm w Polsce. Natomiast pojawiły się elementy takie dosyć autoratywne, takie dyktatorskie nawet, no, które raziły bardzo Konecznego. No a potem już za komuny to już w ogóle nie pasował. W 49 roku zmarł. Nikt już nie chciał go zatrudniać, słuchać i tak dalej, i tak dalej. I teraz, proszę Państwa, co jest tutaj najcenniejsze dla mnie jako dziennikarza, że ja sobie po prostu dzięki profesorowi Feliksowi Konecznemu rozwinąłem warsztat pewien rzemieślniczy. Dzięki niemu, dzięki mistrzowi mogłem swój czeladniczy warsztat rozwinąć i posługiwać się w nim w bieżącej publicystyce. Felix Koneczny był zawodowym historykiem, natomiast ja kończyłem tylko beznadziejne prawo w PRL-u. Więc ja, człowiek niedokształcony, niewykształcony, musiałem się trochę poduczyć. Zawsze na szczęście mnie historia fascynowała, natomiast historia Konecznego jest absolutnie oryginalna, własna, ponieważ on sam zgłębiał źródła. Jest też pokazany na zdjęciu Watykan. Siedział w Watykanie i grzebał w tych wszystkich starych papierach. Docierał do źródeł, czytał świetnie po łacinie, znał doskonale grekę, znał hebrajski,
A więc, no tutaj pan już widzę, to mógłby tutaj mnie świetnie na tym miejscu zastąpić. No ale nie dam się jeszcze. Więc dostałem warsztat w postaci pewnych określeń, zwrotów, terminów, poczynając od definicji cywilizacji. Cywilizacja jest to metoda ustroju życia zbiorowego. Metoda, czyli jakiś sposób, mechanizm, jakiś układ społeczny, jakiś ład ustroju. No, ustroju, wiadomo, życia zbiorowego, wiadomo, to już nie trzeba tłumaczyć, prawda. Wyjaśnię, czym jest kultura, czym jest religia, prawda. Kultura, a cywilizacja. Kultura jest pod częścią, można powiedzieć, cywilizacji. Po czym te wszystkie jego badania dotyczące właśnie trójprawa, czyli prawo majątkowe, spadkowe, następnie stosunek, relacje wzajemne prawa prywatnego do prawa publicznego, bardzo ważne w ocenie danej cywilizacji, jaki jest prymat prawa prywatnego, czy prawo publiczne dominuje nad prawem prywatnym i odwrotnie. Następnie, czy prawo publiczne respektuje zasady etyki, czy nie. Czy etyka istnieje tylko w życiu prywatnym, a w życiu publicznym nie istnieje. Następnie siły materialne, siły duchowe. No, trochę tu o tym wspomniałem. Dobro, prawda, siły duchowe, dobrobyt, zdrowie, to są kategorie materialne. Czy w danej cywilizacji istnieje prymat sił materialnych czy duchowych? Jeżeli sił duchowych, no to wtedy wchodzimy już na następne ścieżki i słowa i terminologię, a więc zaczynamy przyglądać się, czy jest personalizm, bo cechą naszej cywilizacji jest personalizm, persona od łacińskiego, czy może jest coś przeciwnego, gromadność. Często personalizm mylimy z indywidualizmem. Indywidualizm nie jest cechą naszej cywilizacji, jest cechą negatywną, będącą na antypodach z kolei kolektywizmu. Indywidualizm i kolektywizm. Nas interesuje personalizm, czyli stosunek, osobisty stosunek do ustroju życia zbiorowego człowieka, w którym zaznaczona jest jego nienaruszalna godność wywodząca się od Boga. Następnie ważną rzeczą dla Konecznego i potem dla mnie było na przykład to, czy mamy do czynienia z metodą badania a posterioryczną, czy a prioryczną. A priori wiemy wszyscy, prawda? A priori ktoś sobie coś założył, czyli po prostu dedukcja. Ktoś sobie założył, no i tak to przedstawia, tak to prezentuje. Mamy bardzo dużo a prioryzmu, szczególnie w polityce. Bardzo mało a posterioryzmu, który no niestety wymaga wkładu, pracy, bo to jest indukcja, zdobywanie wiedzy za pomocą po prostu myślenia indukcyjnego. To jest na przykład jeszcze jedno takie określenie z kolei od tego młodego Marka Chodakiewicza, prawda, partykularyzacja, prawda. Czy ktoś zainteresowany jest szczegółami, czy ktoś ma gdzieś te szczegóły i wyciąga od razu jakieś wnioski. Następnie określenie, czy cywilizacja jest... Czy cywilizacja jest organizmem, czy mechanizmem? Organizm czy mechanizm? No to jeżeli organizm, no to już musimy badać właśnie, czy rzeczywiście istnieje tam siła, prymat sił duchowych nad siłami materialnymi. Jeżeli to jest organizm, to zobaczmy, ile władzy należy do centrum, a ile władzy należy do ludu. Kwestia właśnie centralizacji i decentralizacji. Jeszcze taka kwestia, którą Koneczny bardzo silnie badał, jedność. No, wszystkie cywilizacje dążą do pewnej jedności, do jedności. Wszyscy poszukujemy jedności, tęsknimy często do jedności, ale teraz jedność, może być jedność w rozmaitości, to jest cecha naszej cywilizacji i to jest, ma szansę to występować właśnie w państwie zdecentralizowanym, gdzie władza dzieli się swoimi kompetencjami,
jak Unia na przykład jest takim tworem, który łączy właśnie te dwa elementy, no, z przewagą niestety w kierunku jednostajności. No ale są te przepisy, właśnie w tej chwili wyleciało mi z głowy, jak to się nazywa, subsydiarność. A więc tam, gdzie państwo nie musi, tam obywatel rozstrzyga swoje kwestie. Niestety tych obszarów w Unii Europejskiej jest mało, więcej jest tego centralizmu narzuconego, który przywołuje nam właśnie cywilizacje, w których następuje prymat państwa nad obywatelem, przewaga siły władzy. I jest ta druga jedność, jest zaprzeczeniem naszej jedności w rozmaitości, to jest jedność w jednostajności. Jedność w jednostajności. To jest właśnie Rosja, to jest jej cywilizacja. I jeszcze jedno, no, opisując wszystkie cywilizacje, żydowską, bizantyjską i arabską, czyli islamską, no, to badał je pod kątem właśnie tych elementów szczegółowych, drobiazgowych. I dzięki nim te cywilizacje między sobą się różnią. I na tej podstawie koniecznie sformułował prawa rządzące cywilizacjami, ale o tym może powiem na końcu. Dla przykładu, proszę Państwa, felieton piąty, Gdy nie ma miłosierdzia, on jest poświęcony, proszę Państwa, zemście. Zemsta. No, tej mście, która kiedyś istniała, Kościół ją wyeliminował i zakazał. Ale jeszcze do niedawna na Korsyce, na Sycylii takie elementy zemsty można było zobaczyć. Ja tutaj opisuję różnych takich ludzi, którzy zginęli w dziwnych, niewyjaśnionych okolicznościach. Marceli Wieczorek, pułkownik wywiadu polskiego, Michał Falcman, Waleria Arpańko. No jest tych osób, Filip Adwent, jest tych osób sporo. No, kończę tutaj przypomnieniem dzieci pułkownika Ryszarda Kuklińskiego, które również zostały najprawdopodobniej zamordowane w akcie zemsty. Gdy nie ma miłosierdzia właśnie, pojawia się zemsta. No, ta zemsta jest typowa dla organizacji mafijnych, ale również dla cywilizacji, w których obywatel nie ma nic do powiedzenia, o wszystkim decyduje państwo, car, władca, pierwszy sekretarz czy prezydent, tak jak to miało miejsce w Rosji. No i do tych rozdziałów postanowiłem sobie doklejać nowe rzeczy po to, żeby jeszcze bardziej uzasadnić pewne wnioski, jakie wyciągał Felix Koneczny. Dokleiłem tutaj wypowiedź sprzed dwóch dni znanego Państwu profesora Jana Hartmana, któremu ktoś zastrzelił, tak on twierdzi, z wiatrówki zastrzelił mu psa tam na wsi, gdzie mieszkała jego matka. Ktoś zamordował najłagodniejszego, pisze tam siebie na blogu, pieska, przygarniętego znajdę, był radością dla mojej starej, samotnej, mieszkającej babci, pisze ten profesor, prawda. No i oczywiście odpowiada, kto to zrobił. Zrobił to polski Ham. To jest jego odpowiedź. Dla którego zabicie psa jest mało ważne. To osoba zawistna, obłudny ciemniak, patrzący tylko na swoje korzyści. I Hartman zapowiedział zemstę. Zapowiedział zemstę. I teraz przeczytam Państwu, jak wygląda zemsta za zabicie tego psa z wiatrówki. On oczywiście nie ma żadnych dowodów, natomiast wie, że zabił to polski Ham i zapowiada zemstę. Żebyście Państwo zobaczyli, jak wygląda reakcja niektórych ludzi, charakterystyczna dla cywilizacji żydowskiej. Ponieważ musimy pamiętać, że żyjemy w kraju, w którym się ścierają cztery cywilizacje. Cywilizacja żydowska, bizantyjska, turańska i nasza łacińsko-chrześcijańska. Tu jest poletko
której funkcjonują cztery cywilizacje. I one zgodnie z prawem koniecznego walczą między sobą. Cytuję, co ten pan powiedział. Weźmiemy szturmem wasze szkoły, zwabimy was podstępem do teatrów, wyślemy wasze dzieci w świat i pewnego dnia zniknie ta zabobonna, prostacka i kruchciana Polska, dławiąca się pychą, jakąż ona jest prawdziwą i wierną jest. I narodzi się Polska ludzi przyzwoitych, kulturalnych, wiedzących coś o świecie i zdolnych do myślenia społecznego i obywatelskiego, brzydzących się okrucieństwem i przemocą. A ja o taką Polskę będę walczył, jak potrafię. Tak pomszczę swojego psa. Proszę Państwa, no tekst nie tylko, że ksenofobiczny, ale absolutnie rasistowski, faszystowski, powiedziałbym nawet bolszewicki. I można by o tym człowieku powiedzieć bardzo krótko, można by w ogóle nie mówić, albo powiedzieć bardzo krótko, Jan Hartmann, po prostu kanalia, kanalia. Od łacińskiego słowa canis, czyli pies, prawda, żeby była jasność. I teraz, proszę Państwa, wspominam o tym człowieku, bo mamy na nieszczęście do czynienia z innymi jeszcze przedstawicielami tej cywilizacji, którzy w sposób absolutnie nie do zaakceptowania formują swoje myśli. No, gdyby ktoś z nas sformułował pod adresem jego narodu podobne sformułowania, no to chyba sobie Państwo domyślacie, co by się działo. Ale mamy na przykład takiego pana... Mogę wtrącić zdanie, bo to jest uderzające. Ja nie znałem tego cytatu z Hartmana, ale to, co on tutaj mówi, to jest realizowane, proszę Państwa. O, właśnie. Oni biorą szturmem nasze szkoły, oni zwabiają podstępem nas i nasze dzieci do teatrów. Przecież teraz tak naprawdę strach wysłać dziecko do teatru, jak się na przykład wie, co Klata czy inni tak zwani reżyserzy potrafią zrobić z klasyką, prawda? Z polską klasyką, ze słowacką. I słusznie. Tutaj opisuje tutaj bardzo szczerze ich program, on prawda? Pod wpływem emocji, zdenerwowania w związku z tym psem, proszę Państwa, on tutaj się wygadał po prostu, co ludzie do niego podobni chcą nam tu zgotować i co robią, cały czas robią. Bo o gender może jeszcze zdążę, może nie zdążę, ale inny jego taki kolega właśnie Gross, prawda, bajkopisarz, jak go tutaj nazwano. Otóż jak mówię, że ważny jest warsztat pojęciowy, znaczeniowy u Feliksa Konecznego, który warto dobrze przyjąć sobie. Jeżeli zakładamy, że my, badając historię, musimy badać fakty, daty bardzo szczegółowo, drobiazgowo, to jest nasza metoda, typowa dla naszej cywilizacji, typowa dla naszych badaczy w obrębie naszej cywilizacji. Pan Gross, który należy do cywilizacji żydowskiej, on nie jest zobowiązany stosować się do tych metod, mimo że jest socjologiem, bo chyba nawet nie jest historykiem. I co on przedstawia? On przedstawia, proszę Państwa, swoją wersję wydarzeń historycznych, w których nie ma żadnych faktów, żadnej chronologii. Tworzy po prostu opowieść. I to jest właśnie ta różnica między badaczem w obrębie naszej cywilizacji, która przejęła myślenie o nauce, przejęła Kartezjusza, przejęła racjonalność, do nauki, do badań. A tutaj jest, proszę Państwa, kabalistyka, pewna opowieść, jak to mówią, narracja. On sobie po prostu opowiada o pewnym wydarzeniu i się nie przejmuje, że te fakty się nie zgadzają, że są nieprawdziwe. Takie jest ich podejście właśnie do historii. I to trzeba wiedzieć, a można się dowiedzieć dzięki Konecznemu, czytając jego bardzo szczegółowe, dokładne, analityczne sformułowania dotyczące poszczególnych cywilizacji. Jakie są cechy, czym się one przejawiają na zewnątrz. Dzięki temu można pana Grossa właśnie zaliczyć do bajkopisarzy i nie traktować go po prostu poważnie, a z drugiej strony no, można zrozumieć, dlaczego on tak, a nie inaczej funkcjonuje. Po prostu, bo on inaczej nawet nie potrafi. Feliks Koneczny opisywał kiedyś rozmowę ze studentem pochodzenia żydowskiego w Wilnie, bo tam też wykładał i powiedział, że po prostu no,
im nie przychodzi, oni nie przykładają żadnego znaczenia do faktów, do wydarzeń, do znaczeń. No. To jest nieinteresujące. Interesująca jest opowieść, która może się zmieniać w zależności od okoliczności, od sytuacji, od potrzeb i tak dalej. Także tyle na temat tych dwóch panów. Proszę Państwa, najwięcej chyba skorzystałem ze względu na to, co się dzieje w tej chwili w Europie, z prac dotyczących właśnie historii Rosji. Właściwie Konieczny od tego zaczynał. Historia Rosji to jedna z jego pierwszych książek. I tam jest rzeczywiście, jak to Artur wspomniał, Rosja. No, słuchając Putina, można by powiedzieć, no, spadkobierca świętego Włodzimierza. Tam już przyjęto chrzest, prawda, w 980 roku. Cherson słynny, prawda, dawne greckie antyczne miasto. Ruś, spadkobierca Rzymu, trzeci Rzym, teoria trzeciego Rzymu. Warto też poznać tę teorię, bo oni uważają za podstawową, która tworzy ich jak gdyby ten szkielet ideowy i religijny właśnie Rosji. Tamten Rzym pierwszy ginie pod naporem Wandalów. Drugi, Konstantynopol, upada od najazdu Turków osmańskich, no i prawdziwa wiara przenosi się do, prawda, do Kijowa i dzięki temu ona oświeca i promieniuje w Rosji. No tak, tylko trzeba troszeczkę zajrzeć do książek historycznych, a tam wyraźnie jest powiedziane, że Moskwa, zresztą Moskwicianie, Polacy przez wiele stuleci mówili Moskwicianie, Moskale, tak na nich mówiliśmy, dlatego że to jest ród założony przez plemiona Wikingów, konkretnie Waregów. Miasto powstało w 1147 roku i rozwijało się wyłącznie poprzez podboje. Podboje na południe. Ruś została w końcu zajęta. No ale do 1492 roku Moskwa musiała płacić Hanowi Tatarskiemu haracz. Inaczej zostałaby zmieciona z powierzchni ziemi. To potem dopiero, kiedy Hanat się kurczy, a Rosja poprzez podboje się rozszerza i kiedy w końcu Katarzynie Wielkiej udaje się zająć po raz pierwszy Krym, to tam się dokonuje pierwszy holokaust, pierwsza gehenna. Wycinają wpiętych Tatarów z tego Krymu. Niszczą wszystko, łącznie z przyrodą, żeby ona nie przypominała dawny krajobraz. I od tego momentu, od Katarzyny tak zwanej Wielkiej, Krym jest częścią Rosji. Więc jeżeli Putin mówi, że Krym był zawsze Rosją, no to Polska jednym słowem też była Rosją. No niestety, jesteśmy częścią Imperium Putina po dziś dzień. No tak należałoby interpretować słowa Putina. A więc azjatyckość tej cywilizacji jest jej charakterystyczną cechą, mongolską, a więc wojowniczość, prowadzenie wojny w sposób okrutny na wzór Mongołów. I to jest typ cywilizacji turańskiej. Mamy Rosję i Turcję. To są odłamy cywilizacji turańskiej, tylko że Turcja akurat z cywilizacji turmańskiej ma religię muzułmańską. Natomiast Rosja to jest centrum prawosławia. Proszę Państwa, prymat prawa publicznego nad prawem prywatnym. Religia państwowa zawsze taka była, podporządkowana, bo cywilizacja turańsko-bizantyjska się rośnie, mówi, bo geneza jest też i bizantyjska. Bizancjum, religia podporządkowana była władcy państwu i tak właściwie zostało po dziś dzień. Rządy jednoosobowe, najczęściej stoi despota. Społeczeństwo nierozwinięte. W Rosji nigdy nie powstawały jakieś państwa, miasta, jakieś związki miast zawodowe.
zawsze istniał tyran i despota i dzisiaj jest to samo. Istnieje gubernator z namaszczenia cara, czyli prezydenta i on rządzi całym krajem. Biurokracja wojskowa. I zawsze rządzą trzy elementy, o których pisał Konieczny, analizując Rosję na poszczególnych etapach rozwoju. Pisał, że tak, biurokracja wojskowa, cywilna i cerkiewna. I dzisiaj, proszę Państwa, jest dokładnie to samo. Cywilizacja wojskowa rządzi, czyli KGB na najwyższych szczeblach, cywilna, gubernatorzy, którzy są właścicielami właściwie tych terenów i mają miliardy dolarów własnego majątku. I rządzi cerkiew, która trzyma rządy dusz z namaszczenia władzy. Czy to jest organizm, czy mechanizm? No jest to absolutny mechanizm, który się nie rozwija i nie będzie się rozwijał, bo nigdy nie był przyzwyczajony do decentralizacji, do demokracji. Jedność w jednostajności, nie w rozmaitości. I ludzie nawet nie tęsknią do rozmaitości. Ludzie chcą mieć władcę. To jest kraj, w którym młode dziewczyny śpiewają, chciałabym mieć takiego męża jak Putin. No to jest, no nie ma, w naszej cywilizacji to jest nie do pomyślenia, żeby można było taką piosenkę zaśpiewać. Natomiast ona wynika z jakiejś autentycznej potrzeby tych ludzi. Oni oczywiście chcą, żeby władca był wielki, silny, mocny i tak dalej. No i brak etyki w życiu publicznym. Społeczeństwo nie ma, nie ma. Właśnie nie ma nic do gadania. No i w związku z tym, proszę Państwa, można opisując to, co się dzieje w Rosji, można znaleźć pewne elementy, które są u Feliksa Konecznego i podsumować odpowiednio. Ale w tym akurat felietonie ja zamieszczam tu wypowiedź jednego z doradców Władimira Putina, Aleksandra Dugina, rocznik 62. Ojciec jego pracował w GRU. To jest ten właśnie ideolog, który jest zwolennikiem Eurazji, czyli Rosji i Europy, która tworzy jeden wspólny kontynent. Oczywiście śladu obecności Ameryki na takim rozbudowanym kontynencie. Drugim takim ideologiem jest Władysław Surkow, który przyjął nazwisko matki swojej. W zasadzie nazywa się Aslan Bek Dudajew, bo jest Czeczenem. No, obaj ci ideolodzy są bardzo podobni do siebie. Jeden jest zwolennikiem Eurazji, a drugi mocarstwowości. Mocarstwowości w ramach dawnego oczywiście Związku Radzieckiego. Ten Dugin, trzeba go cytować i przytaczać, no tutaj nie pozostaje żadnych wątpliwości, że przy zrealizowaniu planu Eurazjatyckiego Imperium Światowego nie ma miejsca dla Polski. Polska musi się decydować, albo się połączy z Zachodem, albo się połączy po prostu ze Wschodem. Albo zdecyduje się na eurazjatyzm, albo na Atlantyzm, czyli albo pójdzie z Rosją, albo pójdzie z Ameryką. No i jeszcze może, proszę Państwa, multikulti, o której wspomniał Artur Dmuchowski. Kolejna utopia, którą obserwujemy od lat w Europie Zachodniej. Ten eksperyment multikulti się nie udał. To, co wydarzyło się we Francji, dowodzi, że to nie jest takie proste. Asymilacja nie będzie następowała. I tutaj warto posłużyć się również Feliksem Konecznym. Dlaczego? Dlatego, że przeniesienie elementów obcej cywilizacji, 20 milionów wyznawców Allaha we Francji, nie będzie rozwijać cywilizacji łacińsko-chrześcijańskiej, tylko będzie rozwijać swoją cywilizację. Feliks Koneczny, nie pozostaje żadnych wątpliwości. Ci ludzie
będą chcieli rozwoju, kultywowania swojej cywilizacji i już mamy tego olbrzymie efekty. Więcej jest meczetów we Francji niż kościołów katolickich. Trzykrotnie byłem w Marsylii, widziałem, no to jest po prostu islamskie miasto, a właściwie białego człowieka tam nie ma. I Anglia, prawie też 4 miliony muzułmanów, prawda? Opisuję tutaj to wydarzenie w Londynie, kiedy dwóch absolwentów angielskiego koledżu maczetą ścina głowę żołnierzowi brytyjskiemu. To było rok temu. No, w tym roku mamy mordercę, który mówi z akcentem oksfordzkim i ścina głowy 21 egipskim koptom, czyli wyznawcą Chrystusa, najstarszej odmianie kościoła chrześcijańskiego. Mówi po angielsku. Więc nic mu nie dała nauka Szekspira, ani pobyt w mieście, w państwie, który stworzył pierwszy w Europie ustrój, system demokratyczny. Dlaczego tak się dzieje? A u Feliksa Konecznego też można znaleźć wytłumaczenie. I to bardzo ciekawe, bo tu Feliks Koneczny odwołuje się do praw przyrody i mówi tak, jeżeli roślina jest w stanie się przenieść o setki mil w inne miejsce, dzięki temu, że uwolniony z kwiatu pyłek, przeniesiony przez wiatry, przez różne kumulacje wyżej, niżej, po drugiej stronie znajdzie się Pacyfiku, trafi na żyzną glebę, to powstanie z tego roślina, ale ta roślina będzie wierną kopią tej rośliny, z której ten pyłek się wydobył. I podobnie dzieje się rzecz z ludźmi. Tych dwóch Brytyjczyków ścinających maczetą głowę żołnierzowi brytyjskiemu przyjechało do Anglii, właśnie urodziło się w Anglii, bo to rodzice przyjechali z Nigerii. Przyjechali rodzice z Nigerii za chlebem, żeby sobie poprawić byt. Chodzili do angielskiego koledżu. Mieli angielskich kolegów, znajomych, nauczycieli i co? Ścięli głowę, zaczęli krzyczeć, Allah jest wielki. A więc przemieszczenie się tych rodziców do Anglii nic nie dało. Nic nie dało. Asymilacja, jeżeli jest możliwa, twierdzi Koneczny, to może w jakimś długim dystansie, ale na pewno nie w drugim, czy trzecim, czy czwartym pokoleniu, bo zostają pewne genetyczne, pewne związki, pewne uwarunkowania, których znaczenia pewnie nawet sobie nie zdajemy sprawy, ale one mają swój wpływ. Weźmy choćby teraz, proszę Państwa, jeszcze gorszy dla nas przykład 23-letniego Maksymiliana R., który zginął w Syrii w czasie walk. Zginął po stronie państwa islamskiego. I jego siostry, która stanęła teraz przed sądem w Niemczech. Ich rodzice w latach 60. przeprowadzili się z Polski do Niemiec. Zamieszkali pod Bonn, chodzili oni sobie normalnie do szkoły, Polacy, zachowali obywatelstwo polskie. I tam spotkali swoich rówieśników muzułmanów, zaprzyjaźnili się z nimi i przyjęli ich ideologię. Stali się wyznawcami Allaha. Mamy ten Paryż, prawda, atak na tę redakcję. Nie powiem, że w pełni zasłużony, rzecz jasna, ale jestem je ne suis parli zdecydowanie. Nie można obrażać żadnej religii. Natomiast to, co się we Francji stało, w innych krajach dzieje, kiedy ustanowiono sobie ateizm jako super religię i walczy się z wszystkimi przejawami duchowości człowieka, zakorzenionymi w wierze, w religii, to właśnie prowadzi do czegoś takiego. Ta pustka ideologiczna, atakowanie wiary powoduje, że następuje silna reakcja, a człowiek jest osobą duchową i będzie poszukiwał przyszłości, nadziei, wiary w religii. Stąd
tak sądzę, ci młodzi ludzie, ci Polacy, którzy odnaleźli wiarę. Tak, to jest też bardzo warto było, proszę Państwa, przeczytać książkę Napór Orientu na Zachód, wydaną już w 1937 roku Feliksa Konecznego, w którym on tłumaczy no, dosyć skomplikowany proces, jaki się będzie wiązał z napływem emigrantów, z przemieszczaniem się po prostu ludzi. No i dzisiaj to obserwujemy. Natomiast świat zachodni absolutnie nie wyciąga żadnych rozsądnych wniosków z tego, co się wydarzyło. Widzieliśmy tę manifestację. To już będę mógł jeszcze przejść na moment do tej innej cywilizacji. Widzieliśmy manifestację, widzieliśmy zdjęcie przywódców europejskich idących pod rękę w akcie Solidarności w obronie wolności. No jeśli tak ma wyglądać wolność, to ja bardzo dziękuję. Każda wolność ma i musi mieć swoje granice. Ci panowie z tego tygodnika satyrycznego te granice już wielokrotnie przekroczyli. W Polsce te granice też już były wielokrotnie przekraczane. I dlatego tych, którzy chcą dalej te przekraczać granice, atakując chrześcijaństwo, to najlepiej jest ich zachęcić, żeby zaatakowali islam. Dlatego, że nasza religia zabrania mordowania i reagowania. My musimy odpłacać dobrem na zło, tak jak Popiełuszko, prawda, patron polskich robotników i inni kapłani. Dobrem za zło. Tak odpłaca się, tak się reaguje w chrześcijaństwie. W islamie natomiast w islamie jest zupełnie inaczej. A co do tego zdjęcia, no to w prasie izraelskiej ukazało się to zdjęcie, ale zostały wycięte wszystkie postacie kobiet. No bo w piśmie ortodoksyjnym tamtejsi redaktorzy mają obowiązek niezamieszczania zdjęć kobiet. W miejsce kobiet wklejono mężczyzn i tak funkcjonuje w Izraelu prasa. Też warto wiedzieć, dlaczego tak się dzieje w cywilizacji żydowskiej, z czego wynikają takie, a nie inne przepisy. I wtedy można zrozumieć, dlaczego na przykład radio w Tel Awiwie kierowane przez talmudystów przestaje grać w piątek wieczór i odzywa się dopiero w niedzielę wieczorem. U nas nie do pomyślenia, żeby radio zakończyło działalność wraz z szabasem. Radio gra non-stop dla tych, którzy chcą, natomiast tam, wiadomo, nie wolno niczego, proszę Państwa, robić. No i szybko przelecę do felietonu mojego 25. Proszę Państwa, gender w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. No, znamy wszyscy doskonale sprawę profesora Bogdana Chazana, który odmawia zabicia dziecka w łonie matki, dziecka upośledzonego genetycznie, ale mającego prawo do życia. Następuje reakcja no, niespotykana. Zostaje ukarany zwolnieniem z pracy, poza tym potępiony w mediach za łamanie prawa. Nikt nie bierze pod uwagę, że istnieje w prawie również klauzula sumienia. Ale słyszymy takie właśnie takie strzeliste akty deklaracji prawnych. Prawo, 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 prawo. To nie jest cecha naszej cywilizacji. Przed prawem jest prawo boskie, jest etyka. Prawo, państwem prawa były hitlerowskie Niemcy. To było stuprocentowe państwo prawa. A najwyższym sędzią i prawnikiem i prawodawcą był Adolf Hitler. Jeżeli takie rzeczy wypowiada prezydent Warszawy, pani premier, że będzie stała na straży prawa, to znaczy, że proszę Państwa mamy do czynienia z wpływem obcej cywilizacji wśród tych osób, wśród również katolików. Ten problem również istnieje wśród katolików. Nie kryje tego Feliks Koneczny, twierdząc, że my mamy w naszym katolicyzmie też problem zrozumienia pewnych rzeczy. Nie możemy być cywilizowani na dwa sposoby.
raz na sposób żydowski, raz na sposób islamski, a raz na sposób łacińsko-chrześcijański. Pomieszanie pojęć, jak on to nazywa, kompletny kołobłęd i same nieszczęścia. A więc gender w Krajowej Radiofonii i Telewizji. Gender to jest, ja to nazywam współczesną formą bolszewizmu. Współczesna forma bolszewizmu, kolejna odmiana walki z wolnością człowieka, kolejna próba podporządkowania i zniewolenia człowieka. Źródła tych gender niby tkwią na Zachodzie, ale rewolucja bolszewicka, proszę Państwa, miała miejsce na Wschodzie, ale jej źródła tkwiły na Zachodzie. Stamtąd wytransportowano rewolucjonistów do wzniecenia rewolty w Rosji. To wszyscy wiemy o tym, prawda? Wiemy również, że specjalnością właśnie Rosji dawniej i dziś jest nihilizm, jest anarchizm, bolszewizm właśnie, komunizm i genderyzm. Genderyzm jako nowa forma zniewolenia człowieka, obca absolutnie naszej cywilizacji. I co do tego prawa, jak pisze Felix Koneczny, o tych, co tak krzyczą. Człowiek określający się formułą jestem w zgodzie z prawem, a więc jestem w porządku, jest na pewno niebezpiecznym drabem. I drugie zdanie. Nikczemność pozostająca w zgodzie z paragrafiarstwem nie przestaje być nikczemnością. Natomiast ja tutaj, mówiąc czysty bolszewic, no, po hitlerowskiej walce raz, po leninowskiej walce klas, mamy do czynienia znowu z bezbożnym ateizmem, który wchodzi w fazę walki płci. Celem jest zniszczenie rodziny. Reasumując, no, bo być może, proszę Państwa, pytania będą chciały Państwu, będą ważne. Mogę jeszcze powiedzieć o tych prawach rządzących cywilizacjami krótko. No, pierwsze prawo to są rzeczy opisane przez Konecznego, że cywilizacja, dopóki jest żywotna, dąży do ekspansji, a jest żywotna. Wszystkie są to cywilizacje żywotne. Żydowska, islamska, turańska, bizantyjska. Wszystkie są żywotne. Każda z nich dąży do ekspansji. Drugie prawo mówi, że jeśli się te cywilizacje różne spotkają na jednym gruncie, niestety będą dążyć do wojny. Tu Felix Koneczny nie powiedział, dlaczego do wojny, a dlaczego niezgody na przykład. No, smutne to jest, ale prawdziwe. No niestety one będą dążyć do dominacji. I trzecie prawo, że nie jest możliwa synteza między cywilizacjami, że z takiej walki dwóch cywilizacji, czy na przykład z faktu istnienia na terenie Polski czterech cywilizacji wytworzy się jakaś jedna wspólna. Nie. To jest absolutnie niemożliwe, bo człowiek nie może być cywilizowany na kilka sposobów. I dlatego z punktu widzenia naszej cywilizacji to naszym zagrożenia, jakie na nas tutaj czyhają, no, to pochodzą właśnie ze strony cywilizacji bizantyjskiej, turańskiej, tej w wydaniu moskiewskim i cywilizacji islamskiej, chociaż ta jak gdyby w tej chwili bezpośrednio najmniej nam zagraża, ale już meczet ma powstać, prawda, w Warszawie na Pradze. Nie widzimy tutaj wyznawców Allaha, ale oni się pojawią. Oni się będą pojawiać. Ta cywilizacja też jest opisana bardzo dobrze przez Feliksa Konecznego. Zgodnie z prawdą. Warto widzieć, co jest właśnie prawdą. On pisze wprost, no, religia, no, no, w sumie bardzo ograniczona. No. Koran, sunna i trzeci element to jest to, co się przyśniło Allahowi. I z tego Ibrahimowie tworzą własną religię, interpretują ją w sposób dowolny.
U jednych można wyczytać, że podbój i walka z niewiernymi jest podstawowym obowiązkiem, dzięki czemu można trafić na łono Allaha. Inni twierdzą, że nie. No więc niedookreślona, niejasna, absolutna wsteczność w stosunku do chrześcijaństwa, które 6 wieków wcześniej powstało. Jak powiedziałem, Koran, Sunna, elementy Starego Testamentu i elementy Nowego Testamentu. I proszę Państwa, wnioski można takie dla nas, dla mnie, dla publicysty, dla tych, którzy fascynują się Konecznym. My będziemy stać na gruncie prymatu cywilizacji łacińsko-chrześcijańskiej. Musimy być wierni naszym przodkom, naszej historii. Tak, mamy być przedmurzem chrześcijaństwa, musimy być tym przedmurzem i musimy bronić Kościoła. Państwo nasze nie będzie istnieć bez Kościoła katolickiego. Kościół przestanie istnieć w momencie, kiedy przestanie istnieć państwo. To są nierozerwalne dwie struktury, które się budowały wzajemnie się wspomagały. Jeżeli jest atakowany Kościół, trzeba to odebrać jako atak, bezpośredni atak na państwo. I bronimy norm katolickich, etycznych, bo one tworzą kręgosłup, szkielet naszej cywilizacji. No i coś, co jest oczywiście źródłem tysiącletnich konfliktów, również tu u nas, na naszym gruncie, to jest czy prawo publiczne będzie miało prymat nad prawem prywatnym, czy zasady etyki będą obowiązywały tylko życie prywatne, czy również życie publiczne. My w naszej cywilizacji musimy stać na jednoznacznym gruncie, że zasady etyki muszą obowiązywać również Polaków w życiu publicznym, nie tylko w życiu prywatnym. Jak sami Państwo widzą, próby oddzielenia tego są robione konsekwentnie. No tutaj Platforma ma nawet pewne swoje sukcesy, można by powiedzieć. No to tyle z mojej strony. Może tak, najwyższa pora na pytania. Oczywiście. Już są pierwsze zgłoszenia. Bardzo proszę. Sekunda, tylko mikrofon. Proszę. Ja się nazywam Zuza Pytrykowska i mam parę uwag. I sobie muszę wziąć tutaj telefon, bo nie będę w stanie Państwu wszystkiego powtórzyć z pamięci. Ale a propos tego, że jak gdyby dla nas islam nie jest problemem i tak dalej, to chciałam Państwu powiedzieć, bo to jest taka ciekawostka, że jutro w Teatrze Polskim jest taka konferencja organizowana przez Radio dla Ciebie i absolwentów Oxford i Cambridge. I to będzie temat pod tytułem Nie wolno śmiać się z religii. I między innymi gościem, który będzie twierdził, że jednak z religii wolno się śmiać, jest na przykład pan Jerzy Urban. Natomiast jednym z tych, którzy będą bronić tezy, że z religii się śmiać nie należy, będzie któryś tam z imamów. Więc generalnie mamy taki problem w Polsce, że jednak islam wkrada się do nas od tej strony związanej z kulturą i myślę, że jest to istotne o tyle, że pan naprzemiennie, mówiąc o Konecznym, używał określeń cywilizacja arabska albo cywilizacja muzułmańska. O ile ja pamiętam, Koneczny bardziej pisał o cywilizacji arabskiej, to znaczy używał tego słowa, przymiotnika. I to jest ważne, to rozdzielenie, ponieważ nie wszyscy Arabowie są muzułmanami na przykład, o czym musimy pamiętać. A druga sprawa, to jest bardzo ważna, taka, że islam, pan tutaj powiedział o tym, że Turańszczyzna i Rosja to jest taki Mordor. Generalnie pan powiedział, że jak ktoś oglądał Władcy Pierścieni, to będzie to sobie kojarzył. Ja myślę, że nawet jeżeli ktoś czytał Władcy Pierścieni, to bardziej skojarzy, że Mordor to jednak jest Turańszczyzna, czyli azjatycka Rosja i jednak świat islamski. I powinniśmy pamiętać o tym, ja już kończę, że islam to nie jest religia, tylko to jest bardzo dobrze zorganizowany system totalitarny, który jest najbardziej zgrabny na całym świecie, ponieważ nie ruguje religii, tylko jest na niej oparty. I dla wszystkich, którzy na przykład mają jakieś zastrzeżenia do tego, co ja mówię, to polecam taką książkę
Al-Kadera, Jean Al-Kadera, Prawdziwe oblicze islamu, ponieważ to jest świetna synteza systemu, jakim jest islam i doskonale opisuje różnice. Generalnie trzeba pamiętać o tym, że słowo islam przede wszystkim oznacza poddanie, a nasza religia, nasza kultura, która się opiera na etyce chrześcijańskiej, jest, znaczy nasz Bóg nas kocha i generalnie tutaj dużą rolę odgrywa miłość i miłosierdzie. W islamie tego kompletnie nie ma, więc warto pamiętać, jeżeli myślimy, znaczy Man tak fajnie mówił o Rosji, o Turańszczyźnie, że jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że u nich raczej nie ma rozwoju, że jest ta wtórność i tak dalej. Bardzo wiele wspólnego ma islam z Rosją od zawsze. I to są, i ten, to jest taka, to jednak jest ta piąta cywilizacja, która u nas jest bardzo obecna i ja osobiście jestem za każdym razem zdziwiona, że się o tym nie mówi, kiedy w ogóle o islamie, kiedy mówimy o tym, że w Polsce są cztery cywilizacje. Jest piąta. Wystarczy popatrzeć, co dzieje się na przykład w Poznaniu. Proszę pan, tak, tak. Proszę Państwa, będziemy świadkami teraz właśnie, coraz więcej ludzi zacznie się interesować problemem cywilizacji, ponieważ wmawiano nam, że się już historia skończyła, że mamy jakąś ponowoczesność, a tymczasem nic z tego. Będziemy coraz chętniej, coraz częściej zmuszeni nawet do tego, żeby poznawać, co się kryje za takimi, a nie innymi zachowaniami, jakie sobie cele stawiają poszczególne cywilizacje. A już niewiele brakowało, że ogłoszono by, że świat, skoro pije jedną Coca-Colę i że wszyscy oglądają filmy hollywoodzkie, no to mają takie same pragnienia, bo mają takie same żołądki, takie same cele. Nic z tych rzeczy. Cywilizacja, świat muzułmański, tak powiem, jest podzielony na cywilizację arabską i turańską. Cywilizację arabską i turańską. No można jeszcze, no ja tutaj nie wymieniam bramińskiej, nie wymieniam chińskiej, proszę Państwa, no staram się zawęzić do Europy, prawda? No. Niezależnie od tego, już nie będę wstawała i proszę mi wybaczyć, bo ja tak szybko nawijam i tak dalej, bo nie lubię przemawiać publicznie, że się tak wyrażę. Tak. Ale generalnie chodzi mi o to, że jeżeli w ogóle mówimy o islamie, to właściwie powinniśmy najpierw zrozumieć, czym jest islam, jaki to jest system, ponieważ szczególnie dla nas w Polsce, my jesteśmy w Europie, jesteśmy w takim miejscu, że dla nas cywilizacja arabska, język w ogóle to jest totalna egzotyka i jest masa nieporozumień wynikających z tego, że tak naprawdę mało kto mówi po arabsku i mało kto zna ten język i mało kto rozumie złożoności tych wszystkich przedrostków i tak dalej, które słowo się z czego bierze i to są te wszystkie mity na temat miłości do tych innowierców i tak dalej, takiej ogromnej tolerancji, a to wszystko nie jest tak po prostu i trzeba najpierw zrozumieć, tak, co to pani jest, jakie są różnice, ja już nie zabieram panu czasu. Jest tutaj taki jeden cytat, dobrze, że pani mi go podsunęła, Feliksa Konecznego. Jeszcze jedno zadanie dla nas. Cytuję. Bezsilne jest zło w życiu zbiorowym, dopóki nie urządzi z siebie imitacji dobra, ażeby móc wyłudzić współpracę obywateli pragnących dobra. Dlatego w życiu zbiorowym głupota, choćby tylko naiwność, jest gorsza od samego zła. Bo nie byłoby bowiem zła w życiu publicznym, gdyby nie znajdowało oparcia pomiędzy dobrymi, gdyby nie było przyjmowane w najlepszej myśli. Nigdy źli niczego nie utworzą bez pomocy dobrych, więc odkąd dobrzy wycofają się z przedsionków zła, zło musi upaść. To jest klucz wszystkiego, proszę Państwa. Siedzenie i czekanie, że nasza cywilizacja przetrwa, bo tyle już lat przetrwała, no może się okazać po prostu potwornym, tragicznym, dziejowym, historycznym błędem. Musimy się aktywnić, musimy walczyć w obronie naszych wartości, naszej aksjologii, naszych praw, naszej wiary, naszej religii, naszego miejsca. Inaczej nie przetrwamy, wymiotą nas. Wymiotą tacy cytowani przeze mnie, takie cytowane przeze mnie kanalie.
Ja, jeśli mogę, wtrącę tylko jedno zdanie do tego tematu, o którym pani mówiła, czyli islam i Rosja, bo słyszałem niedawno bardzo ciekawą wypowiedź jednego z najlepszych znawców Rosji, który odpowiedział na takie pytanie, wiadomo, jakie są tendencje demograficzne. W Rosji przybywa muzułmanów, ubywa Rosjan, czyli teoretycznie prawosławnych, aczkolwiek wiadomo, że są wierzący. Za bodajże 40 lat muzułmanów będzie większość. No i co? Co z tym trzecim Rzymem, który stanie się krajem muzułmańskim? Otóż odpowiedź była następująca. Dla mnie zaskakująca, ale bardzo celna. To niczego nie zmieni, ponieważ w Rosji prawosławie jest tylko takim dodatkiem ideologicznym. Rosja doskonale może funkcjonować również jako kraj muzułmański, ponieważ cywilizacja turańska nie zmieni, znaczy to, że zmiana nastąpi religijna, demograficzna, nie zmieni tej cywilizacji właśnie, tej, o czym pisał Konieczny. I proszę Państwa, tutaj wymieniłem tych dwóch głównych ideologów rosyjskich, ale jest ich znacznie więcej. Warto ich słuchać. Ten Jurij Felsztyński występuje. Kto jeszcze teraz wystąpił? No tych wszystkich Rosjan, którzy znaleźli się na Zachodzie, warto ich słuchać, dlatego że oni powodowani jakimś takim impulsem szczerości odsłaniają prawdziwe motywy, jakimi się kieruje Putin. I oni są najbliżsi prawdy. Jeżeli mówią, że Putin będzie dążył do wojny, że chce odbudować swoje dawne imperium i o co mu w tym wszystkim chodzi, to trzeba to bardzo poważnie brać, bo oni wiedzą, jaka jest jego psychika. A skąd się ta psychika bierze? On jest też produktem, pewnym wytworzonym produktem przez wieki. On stanął na czele tego państwa, ale jako były oficer KGB, czyli człowiek, który no, jego obserwowanie, postrzeganie świata jest przez pryzmat po prostu siły. No. Ojciec ponoć był kucharzem u samego Stalina, więc on już tam z Kremlem był za pan brat. Właśnie tacy jak Putin, oni są przekonani, że Rosja powinna rządzić całym światem. Jeżeli już, to przez współpracę z Amerykanami, dlatego dążą do porozumienia z Amerykanami, tylko z Amerykanami. Oni uważają, że Rosja ma prawo, nie tylko prawo, ale ma obowiązek rządzić światem, dlatego że jest najlepszym przykładem i dowodem na skuteczność tych rządów. Dugin, którego tutaj ja cytuję, bo Dugin zna twórczość Feliksa Konecznego. I Dugin powiedział o Feliksie Konecznym: bardzo wspaniały naukowiec, świetna głowa, doskonały jest. I to, co mówi o nas, jest słuszne, prawidłowe. A co mówi ten Konieczny? Mówi o Rosji, militarna despocja orientalna, że Rosja rozwija się tylko przez podboje i kradzieże, że jeżeli nie będzie tego realizowała, to upadnie. A Dugin mówi: tak, ekspansja to jest nasza cecha, my jesteśmy z tego dumni. To jest nasza cecha. My tacy jesteśmy i tacy chcemy być, bo tylko my potrafimy być tacy. Inni są ulegli, poddani. Natomiast my budujemy, my wnosimy pewne rzeczy. Proszę Państwa, mesjanizm rosyjski, też trzeba to brać pod uwagę. Te wszystkie właśnie elementy, on jest przekonany, że ten liberalny Zachód no, nie zasługuje na istnienie. Rosja ma prowadzić świat ku szczęśliwości, mając pod ręką jedyną prawdziwą wiarę, wiarę prawosławną. Tak to wygląda, proszę Państwa, i nikt go nie powstrzyma przed tym. Chyba że no, otrzyma jakąś tamę naprawdę ekonomiczną, militarną. Ale nikt nie wytłumaczy, że jest inaczej, no. Że ten świat mógłby być inny. No. No to jest taki człowiek, to jest taka cywilizacja. No. Mogę? Przepraszam, kilka słów. Chciałem wskazać na pewien brak ostrości. I posłużę się przykładami dwoma z pana wypowiedzi, tak na początku. Wspomniał pan Hartmana i powiedział pan, że w pewnym momencie o tym psie, że on się zdenerwował i dlatego
wygarnął coś takiego. Otóż ja to widzę inaczej. Powiedziałbym, że on się nie zdenerwował, tylko on wykorzystał okazję, żeby napluć Polakom w twarz. No, Michalkiewicz by powiedział, ze szczerości usta mówią, prawda? Czy coś takiego? Coś takiego. I drugi przykład podam, no przepraszam, ale właśnie brakuje mi tej ostrości u pana i u wielu, wielu dziennikarzy. Drugi przykład, Grossa. Powiedział pan też tak delikatnie, że Gross pisze bajki. Nie, on nie pisze bajek, on pisze kłamstwa. Kłamstwa, które wciska Polakom i nie tylko Polakom, bo całemu światu, prawda? I teraz jeszcze, nie pamiętam, w którym dziele Koniecznego to było, ale zdaje się, że w Cywilizacji Żydowskiej. Otóż pisze tam Konieczny coś takiego, że właściwie król, już nie pamiętam, który to był król nasz polski, ale pan pewnie wie, dał pieniądze olbrzymie Żydom, tak, a oni te pieniądze dawali na bardzo wysoki procent Polakom i w ten sposób się dorobili ogromnych fortun. I że właściwie Żydzi powinni za to zapłacić olbrzymie pieniądze. On tam coś oblicza, nawet coś takiego, nie wiem, czy pan sobie przypomina, coś takiego było. Nie wiem, czy to jest w ogóle realne, ale to nie o to chodzi. Chciałem jeszcze jedną rzecz zwrócić uwagę. Otóż to, że tyle ludzi się przemieszcza dzisiaj, emigruje z Afryki, z różnych miejsc, no to jest przecież zaplanowane. Widziałem taki film, mógłbym go tu pokazać, nagrałem. To jest film, chyba nie wiem, francuski albo amerykański, w którym pokazują wyraźnie reżyserzy, twórcy filmu, że specjalnie, celowo, w sposób celowy banki amerykańskie powodują, że ludzie w Afryce nie mogą się niczego dorobić, bo tylko wpadają długi i to ich pcha do Europy, bo nie mają z czego żyć. Jest taki ciekawy film. Na przykładzie bawełny właśnie, że płacą im nie takie pieniądze, jak na przykład rolnikom w Stanach Zjednoczonych, gdzie płaci się normalnie za tą bawełnę. Nie, tutaj są jakieś grosze, a z czego oni mają żyć. I to jest później, to jest celowo robione. Tak samo jak jest z tym zadłużaniem. Zadłużaniem różnych narodów i w Afryce, w Ameryce Południowej, no a teraz i w Polsce, i w całej Europie. Dziękuję. Proszę pana, o tym, co pan tutaj wspomniał, Feliks Konieczny też pisał. Między innymi o Murzynach, o Afryce też pisał o tym. Bo on dostrzegł taką jedną specyficzną rzecz, że Europejczyk to pracuje, żeby wytworzyć towar, żeby sprzedać, żeby mieć. A on ma stanowić jakąś wartość. Natomiast no, Murzyn pracował po to, żeby wytworzyć dla siebie. Nie miał takiej potrzeby. I przez wiele lat jak gdyby on miał taki ograniczony horyzont działania. No, dziwił się, że można produkować więcej zboża niż się zje, prawda? Albo uprawiać więcej ziemi niż mu jest potrzebna. To wszystko utrwalone przez wieki pewnych nawykach, pewnych myśleniach, stereotypach, działaniach, no to zostawia po dzisiejszy dzień pewien ślad. No. Czy ja będę rasistą, jeśli powiem, że Murzyni no, bardziej lubią skakać, grać w piłkę niż pracować? Ale są pewne no, specyficzne właściwości, no, cechy pewnych ludów, pewnych ras. No. Jedno jeszcze zdanie na temat islamu, które tutaj było poruszone. Otóż my mamy oczywiście w Polsce sytuację taką, że mamy własnych muzułmanów, czyli Tatarów polskich. I to jest wartość Rzeczpospolitej. Oni są wśród nas od setek lat, wierni Rzeczpospolitej. No i niestety napływ wahabizmu powoduje, że ta społeczność się w jakiś sposób tam kruszy. I teraz pytanie, które trzeba publicznie postawić, co państwo polskie z tym ma robić? Bo wydaje mi się, że powinny być po prostu administracyjne ramy chroniące polskich Tatarów przed wpływami wahabizmu, który tutaj
zachodniej Europy czy z bezpośrednio z krajów arabskich się pojawia. I to, jeżeli tu jesteśmy na gruncie no, zderzenia cywilizacji, to ja jednak jestem cały czas pełen optymizmu, że jednak te tendencje tego wojującego islamu w Polsce nie zwyciężą z tego prostego powodu, że się przeciwstawimy jakiejś masowej imigracji islamskiej do Polski. Wygląda na to, że takie plany importowania do nas imigrantów islamskich, chociażby z Francji, gdzie się tam w zachodniej Europie pojawiają takie pomysły, jednak nie powiodą się z tego względu, że jesteśmy w miarę zdecydowani do obrony swojej tożsamości. Tak, nasi Tatarzy to są nasi polscy wyznawcy proroka. Mamy bardzo pozytywne relacje z nimi. Przed wojną w Wilnie no, istniał cały dywizjon złożony z Tatarów. Mieli własnego generała, własnych pułkowników, majorów i cieszyli się dużą autonomią, tak, no bo byli wierzącymi, no a muzułmanin 5 razy w ciągu dnia musi odmawiać modlitwę, więc to Wojsko Polskie im to umożliwiało. No, natomiast oni rzeczywiście są sami zaniepokojeni, bo tu się pojawiają ludzie z pieniędzmi z Arabii Saudyjskiej czy z innych jakichś tam szejkanatów, i raptem zaczną od budowy meczetu, a takiej potrzeby nie ma. Nie ma potrzeby budowy meczetu w Warszawie, a już decyzje takie pani Gronkiewicz podejmuje. Więc czy to w ramach walki z chrześcijaństwem, no nie wiem. Natomiast to, że tutaj nie mamy tej masowej migracji, no to dlatego, że za komuny Polska nie była krajem atrakcyjnym, żeby tu przyjeżdżać i zarabiać. A przecież wyjeżdżali Arabowie do Francji głównie, żeby polepszyć sobie byt. Niemcy z kolei zapraszali Turków, bardzo sprytnie zapraszali Turków, choć też to wyznawcy islamu, ale uśpieni poprzez Atatürka, który zdławił im religię do tego stopnia, że duchownych mułów gdzieś tam powyganiał. Wyrzucił nawet im ten alfabet, ten makaronowy, zastąpił go łacińskim. I dopiero teraz się zaczyna budzić ruch powrotu. No, ci dziadkowie byli gastarbeiterzy, 2 miliony tych Niemców, tureckich gastarbeiterów. Teraz zaczyna wnukom czytać Koran. A dopiero teraz wracają do korzeni. A więc może w następnym pokoleniu się okaże, że właśnie ci wnuki tych Turków zasymilowanych w Niemczech odnajdą się jako islamiści w odróżnieniu od swoich dziadków, którym wiara nie była potrzebna, bo ta wiara była stłamszona, zduszona. Ale to, że my nie mamy tutaj islamistów, to dlatego, że Polska jest katolicka w dużym stopniu. W dużym stopniu, więc tu nie ma potrzeby, że tak powiem, szukania przyszłych wiernych. Tutaj wyznawców Allaha będzie ciężko znaleźć dla tej religii. Ale były zdjęcia w telewizji pokazywane. No, chodzi 4 takich z brodami facetów i pokazuje islam od tej dobrej strony. No. Jaki był cel pokazywania tych ludzi w ogóle? No. Tego nie rozumiem. No proszę Państwa, mamy dość już. Może króciutko, bo już rozumiem, że wszyscy jesteśmy zmęczeni. Tu nie ma co dużo mówić. Pan poruszył tak szeroki temat, że to by się nadawało na seminarium co najmniej tygodniowe. Tego nie można wyczerpać w ciągu 1 godziny. A teraz tylko krótko ad vocem do paru spraw charakterystycznych. Tu mocno było podkreślane, że nasza cywilizacja, nasza religia jest wzorcowa, miłość i tak dalej, dalej. A ja przekornie przypomnę, a co robili krzyżowcy idąc do Palestyny, wyzwalając Jerozolimę? A co robili nasi rycerze z Hiszpanii, jak podbijali Amerykę? A teraz, jeżeli nasza cywilizacja taka wspaniała, to w jakiej cywilizacji urodził się Hitler? On się urodził w kraju bardzo ultrakatolickim. A wracając do Stalina, przecież to też kultura chrześcijańska. Czyli proszę Państwa, nie należy upraszczać spraw. Ja rozumiem, że Pana wystąpienie było krótkie, w związku z tym dla mnie bardzo uproszczone było.
Nie problem w cywilizacji takiej czy innej, problem jest w ludziach, jak grupy ludzkie, w jaki sposób się organizują i co z tego wynika. To jest pierwsza rzecz. Ja pozwoli pan, że skończę. Teraz mówiliśmy o multikulti i o tym, że muzułmanie nie chcą się dostosować, adoptować do cywilizacji europejskiej. A ja sobie przypomnę przekornie. Myśmy byli pod okupacją Rosji carskiej ponad 100 lat. I z czego jesteśmy dumni? Że nie pozwoliliśmy się zrusyfikować. Tak rozumiejmy teraz inne nacje, innych ludzi, którzy mają swoją cywilizację i swoją kulturę. Proszę pana, nie byliśmy, bo nawet powiedzieliśmy, że teraz Putin uważa, my jesteśmy w jego wpływach. Panu się wydaje, że my jesteśmy u siebie. Jeżeli można dalej. Imperium Rosyjskie jest mocne i próbuje dalej trwać. Znowu elementarna znajomość historii mówi, że tych imperiów w historii było bardzo dużo. A za naszych czasów, przypomnę, największym imperium była Wielka Brytania, która zginęła. Hitler nosił hasło 1000 lat dla Rzeszy. To nic oryginalnego. Rosjanie jeszcze przetrwali swojej imperialnej tradycji. I tylko kwestia czasu. Oczywiście ja im życzę, żeby najkrótszego czasu oni też padną. Dziękuję uprzejmie. Proszę pana, bardzo dobre pytanie, rzecz jasna, ale co nam da, jeśli pan powie, no nie analizujmy cywilizacji, analizujmy człowieka, bo prawda, człowiek tutaj jest kluczem, tą zagadką, bo Hitler, prawda, a wcześniej Napoleon. A ja powiem tak, a czy w Polsce mógłby Hitler dojść do władzy? Raczej jest to niemożliwe, bo mając taką historię, jaką mieliśmy, to nasze społeczeństwo w naszej cywilizacji pierwsze w Europie wymuszało na królu, nim został tym królem, akceptację praw dotyczących na przykład innych wyznań, czy praw materialnych dotyczących podatków, czy wojska. I król musiał artykuły henrykowskie zaliczyć, usankcjonować, potwierdzić, dopiero mógł być wybrany w czasie wolnej elekcji. Poza tym, jeżeli król nie realizował praw przysługujących królowi w Rzeczpospolitej, to mieliśmy mechanizm pod tytułem rokosz. Mogliśmy mu wypowiedzieć posłuszeństwo. Nie było zbyt wielu chętnych, by rządzić Polską. Jeden nawet król uciekł, zdaje się, do Francji, tak? Bo mu nie bardzo pasowało. Rządzić takim krajem, w którym 10% społeczeństwa uważa się równie ważna jak król, który stoi na czele dynastii jakiejś. Poza tym w naszej cywilizacji no, władza pochodzi od Boga, ale władca nie może się Bogu sprzeniewierzyć. No. Hitler, Stalin, toż przecież pierwsze ich kroki w ich dyktaturze to było rozprawienie się z Kościołem, prawda? Pierwszymi ofiarami byli kapłani wysyłani do obozów koncentracyjnych. Tak. A Stalin był też chodził do seminarium przecież, no. Tak jak nas tutaj towarzysz Oleksy. Więc nie sądzę, żeby w naszej cywilizacji pojawił się tego typu despota, bo byłby zaprzeczeniem, gwałtem na tej cywilizacji. Mógł się pojawić w Niemczech i być może, że się jeszcze pojawi w Niemczech. Dlatego, że Niemcy świetnie funkcjonowali w systemie cywilizacji bizantyjskiej, gdzie na przykład w czasach józefianizmu tak zwanego no, władca wyznaczał, ile ma być kościołów, ile księży, ile modlitw dziennie ma być odprawianych, ile trzeba położyć na tace, a ile nie. Piotr I też wyznaczał popów i komisję sprawdzał, ile się razy idzie do kościoła i czy ile się wierny, czy chodzi do spowiedzi, czy nie. Wszystko było podporządkowane władzy. Natomiast u nas w żadnym wypadku.
Mamy, przepraszam, mamy jeszcze 5 minut, więc miejsce na ostatnie pytanie. No, wyrażę żal, że nie przeczytałem pana książki. Natomiast przeczytałem Konecznego. Tak krótka uwaga. Nie ma u Konecznego cywilizacji islamu. Ja przynajmniej nie pamiętam. Natomiast są dwie bardzo ważne i połączone ze sobą. Cywilizacja arabska i cywilizacja Iranu. Ogromnie ważna. Dla mnie o tyle ważne, że ja akurat czytałem o wielości cywilizacji w 1979 i on pisze, to jest utajony olbrzym. Jeszcze kiedyś pokażę, na co go stać. I w tym momencie jest Chomeini. Eksploduje potężna cywilizacja. Nie wiem, ja się do końca z Konecznym nie zgadzam, ale mi wolno, bo żyję 100 lat po nim. W czym jest rzecz? Pamiętajmy o Ewangelii. W pewnym momencie jest rozjazd między Ewangelią a Konecznym. Ja wybrałem Ewangelię. Jeden jest tylko Bóg, a wy wszyscy braćmi jesteśmy. Ale uczciwie muszę powiedzieć, nikt mi tak z tego typu mądrych ludzi nie pomógł w zrozumieniu Ewangelii jak Konecznym. Ja nie wiem, na ile sam Konecznym był tego świata. Fantastyczna znajomość Rosji, to potwierdzam, rzeczywiście. Ona mi otworzyła świat na Rosję, ale z całym szacunkiem dla Konecznego i dla pana, który go czytał. Zerowa znajomość Turanu. Turanu. To jest brzydkie słowo. Tymczasem ja tą cywilizację zdążyłem poznać. Słuchajcie, znajdźcie mi bardziej rodzinną. Tatarzy stawiają opór komunizmowi i Rosjanom przez rodziny. Jak oni się nawzajem wspierają. Dodam od razu, wyłożę karty. Moja żona jest Tatarką. I jak wracamy z tak zwanej daczy, to ona odwiedza 15 ciotek, którym coś przywozi. A te ciotki już czekają, jedna niewidoma, żeby jej coś dać. Od kiedy my się czymśkolwiek częstujemy? Już dawnośmy zapomnieli, chyba od czasu XIX wieku. Więc bądźmy ostrożni. Nie ma złych cywilizacji, jak nie ma złych narodów. Są źli ludzie. I to ozdrawia, to jest tchnienie Ewangelii w to wszystko. No i taka ciekawostka. Nauka Kościoła, jedno zdanie. Dobrze, struktury, panie Arturze, zła. Struktury zła, o których mówił Jan Paweł II. Zgadza się. To jest pojęcie, tyle, że więc istnieją one niestety złe cywilizacje, ponieważ istnieją struktury zła. O, ale pamiętajmy, te struktury, tak jak choroba, nie może się przykrapić każdemu. I przy tym, tak jak jest binarny układ w cywilizacjach islamu, tak u nas jest binarny układ w cywilizacjach chrześcijańskich. Robienie z Rosjan turanu to jest robienie z żubra żyrafy. Oczywiście, że są wpływy, natomiast oni jednak bazują na Ewangelii. Że ją tak czy inaczej rozumieją, no u nas też to było. Przy tym a propos tak islamu, naprawdę trzeba czytać Koran. My wiele gardujemy, to nie jest łatwe, ale Bielawski nam to ślicznie przetłumaczył, a jeszcze Buczacki zrobił to wcześniej w XIX wieku. I tam jest powiedziane, oczywiście, że jest to swoista mieszanina, natomiast są tam rzeczy zgodne z Ewangelią, do których można się odwołać. Nasze psalmy, jak czytamy, też potrafią mi żywcem Koran przypominają, wyrżnąć tych wszystkich, co mnie tutaj... No jest to. I tych psalmów się nie czyta w brewiarzu. No i tak a propos, panie Arturze, do pana... A propos Mordoru. Po Tolkienie było mnóstwo kontynuatorów. Zgadnijcie, kto napisał obronę Mordoru? No, rosyjski pisarz. To taki, niestety nie mamy już czasu drobiazdy. Na długą polemikę, na którą miałbym bardzo ochotę, ponieważ nie zgadzam się z 90% tego, co pan powiedział. Trzy zdania dla autora na koniec. No, trzy zdania. No, oczywiście w 1949 roku Feliks Koneczny umiera, ale on już widział, co idzie ze wschodu. I już zostawił pewną myśl, którą warto pamiętać, że ta cywilizacja turańska właśnie, bizantyjsko-turańska, bo Rosja to jest bizantyjsko-turańska, dwa elementy, złożona z dwóch elementów. Pierwszy jest ten turański historycznie, drugi jest ten bizantyjski późniejszy, kiedy Bizancjum przeszło do Niemiec, z Niemiec potem od Piotra Wielkiego do Rosji. I pojawia się ten kościół i po dzisiejszy dzień rzymski kościół katolicki jest najbardziej znienawidzoną rzeczą dla prawosławia. No. Więc
Wie pan, tu bym polemizował. Oni niektóre niestety, rzeczy bardziej nienawidzą. Rzymski papa. I co powiedział Koneczny, że w Rosji było zawsze prymat formy nad treścią. Zawsze prymat formy. Forma się nie zmienia. Po prostu zawsze jest ta sama. Był carat, potem się raptem pojawia komunizm, który niszczy, likwiduje całkowicie carat, wprowadza kompletną bezbożność, prawda? Ale nadal jest ta sama Rosja, zamordy, stępota, turańszczyzna. Kończy się komunizm, wprowadza się liberalizm i co? I nadal Rosja jest ta sama, zmieniła się treść, a forma jest ta sama. Rosja nadal jest rządzona przez cara, ma najsilniejszą armię i rozwija się poprzez grabieże, zajmując terytoria. Jak widać, proszę Państwa, książka jest niesłychanie inspirująca. Zapraszam do lektury. Jeszcze można ją, zdaje się, kupić na stoisku. Autor może podpisać. Podziękujmy autorowi. Dziękuję.